ho, hoj! Tego... Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Halo? No co jest? Gdzie są wszyscy? No niby trochę zapiłem. Ale żeby mnie się aż dni pomieszały? Co? To już? Przecież Mikołaj miał być na 19. O cholera, pardon, zegarek tył do przodu założyłem. Byle jak odkurzaczem, jak u łopcego, bo i tak się zaraz nabrudzi. Legia Warszawa to najlepszy klub, a kto nie wierzy? A teraz patrz, synek, co się robi. Odkurzacz odkładamy, ale ciągle włączony, żeby babsko myślało, że się sprząta. A w tym czasie... I przypominam, że w tym roku Wigilia ma być jak trzeba. Zero alkoholu! No to jak trzeba, jak bez alkoholu? Przecież co to za Wigilia? Powiedziałam coś? Dobra, przecież ja tylko żartuję. Z kobietą trzeba jak z klientem. Sposobem ją załatwimy. Oj, maluszki, donosik na policję, albo też jakoby do straży miejskiej. Kurczę, ale nudy. Wszyscy w domach siedzą, nie ma na kogo kablować. Niech ta Wigilia się już skończy. Czekaj chwilę. Jest. Pierwsza gwiazdka. I już dzwonimy do pokładu. A nie, czekaj, to nie ten. A. Mamo! Pierwsza gwiazdka jest! No to chodź tu do pokoju, zaczynamy! No to ten, żeby tam zdrowie było i pieniądze, żeby byli. No to też, no wszystkiego najlepszego, wesołych świąt! No. No to synek, teraz ty. Daj pyska, żeby pieniądze zabiał, no i dziewczyny w końcu narzeczoną przyprowadził. Dziękuję, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. A przy okazji, mama wcale nie rzuciła palenia, tylko pali wieszałem na balkonie, jak ty pójdziesz spać. Co? No i wszystkiego najlepszego, mamo, a przy okazji to ojca już 2 miesiące temu wywalili z roboty i teraz codziennie wychodzi, że niby to do pracy, a tak naprawdę to idzie gać na automatach i z odprawy to już nic nie zostało. No, wesołych świąt, na mnie już czas. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go, matulu, z płaczu utulaj. Smacznego? No to jak, no Grażynka, to może tak po maluchu pod te święta, no co to za święta, tak o suchym pysku, zresztą nawet Pan Jezus wodę w alkohol zmieniał. Nie bluźnij mi tu, jak ci damy zaraz alkohol, to się nogami nakryjesz, jedz barszyk i nie gadaj głupot. Aha, no co tego? Mamo, a mogę trochę tego magii do barszcza? To lepsze będzie. To idź do kuchni sobie przynieść, młodszy jesteś, co? Mam ci latać? No, ale ja nie znajdę, porozwalam wszystko od razu, potłukę. Nasykuj, człowieku, pod nos podstaw, a ten jeszcze będzie wybrzydzał. Ech, co wy zrobicie beze mnie, jak mnie zabraknie? Patrz, młody Jucie, bierz przykład z ojca, a daleko zajdziesz. O, cholera, nie mieści się. Dobra. Stara to już raczej dokładki nie będzie brała. To resztę dolejemy do wazy. Mama, ale pyszny ten barczyk, już nawet i magii nie trzeba, tak mi zasmakował. Pyszny, to ja jeszcze doleweczkę wezmę. No, to ja też poproszę. Nie opychajcie się tak, bo jeszcze karb będzie. Spoko, mama, damy radę, tylko jakaś popitka by się przydała do tego barczu, bo mocny... A kogo diabli niosą? No i się otwórz, zobacz kto to. Dzień dobry. Czy znajdzie się miejsce przy stole dla studzonego wędrowca? Tego. Rudy? Tato, nie wpuszczaj go, przecież to największy lamus i konfident. Adrian, uspokój się. W taki dzień jak dziś każdy należy do rodziny. Zapraszamy serdecznie. Pyszna rybka, pyszna.
To kap, prawda? I z pomocy, bo czuć od razu. Sama pani obiła? No sama, no przecież te obiboki się tylko do żarcia nadają. No naprawdę, ma pani talent, muszę przyznać, kurczę. Widzicie? A wy tylko narzekacie, że ości, że mułem śmierdzi. A czym ma śmierdzieć, jak żyje w mule? Wyśmienity naprawdę. O, a czy mogę barszczyku skosztować? Oczywiście, proszę się częstować. Tylko, może jeszcze rybki? Nie, dziękuję, barszczyku wolę spróbować. O kurczę, przecież ten barszcz jest mocniejszy niż wódka. Co takiego? Pożałujecie tego. Nie no kurna, nie daruję konfidentowi. Ała, no i pięknie. Nauszenie nietykalności cielesnej i już dzwonimy do komisariatu. Zaatakował mnie, panie wozu, zaatakował bez powodu, zwabił do domu, poczęstował barszczem, a później uderzył twarz. Ja nie wiem, chyba go za to gozi kryminał. Wcale nie uderzyłem, tylko się potknął i walnął o klamkę pijany. Czuć od niego wódy se pan powocha. Zresztą tata jest świadkiem i powie, że tak było, prawda tata? No pewnie, potknął się. No przecież to jest składanie fałszywych zeznań. Panie policjancie, niech pan dzwoni do prokuratury. Powoli, powoli, jest 2-1. Od was wszystkich czuć wódę. Jaką wódę? Podstępem mnie upili. Zresztą, czekaj pan, ja też mam świadka i to trzeźwego. Pani będzie zeznawać. Pani nie skłamie. Uderzył mnie, prawda? Potwierdzam. Potknął się. Kurde, pizga, trochę może wejdziemy do środka. W kościele chcesz pić? Pić to ja mam na razie dosyć, jeść mi się chce. Młody, ale mięso to dopiero po północy. No wiem, przecież post. No to pod te święta, będzie cieplej. Elo. Elo, zdrówka. Która godzina? Jezus, Pejson, musisz ciągle pytać, ta sama co 5 minut temu. Za 20. No zdechnę z głodu. Jeść! Mięso! Kurczę, kurczę, za picie alkoholu w miejscu publicznym ich teraz nie podkabluję, bo straż miejska jest też na pasterce i sama pije. Ale dzisiaj przygotowałem coś lepszego. Już? Chyba mi się zegarek później. No, nareszcie! A co to ma znaczyć? Za 15:12 wy już jecie mięso? Wszyscy macie grzech! Ha, 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 ha. To była moja prowokacja! Ha, 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 ha. O, wesołych świąt! Spacona może kup coś innego zamiast karpia. Co? O, na przykład to. Pojebawszy, pyzy i do tego jeszcze z mięsem. Na Wigilię. No nie gadaj, że chcesz tam podejść. Pan da tego karpia! Nie dam, bo pani ucieknie. Dobra, niech pani trzyma. Podzielimy się przy kasie. No i uciekła. Dobra, potrzymaj mi komórę. I zaczynamy Legia Warszawa, to najlepszy klub. O Jezu! Knockout? Jeszcze nie. Ale drugiej takiej buły raczej nie wytrzymam. Ale miał dziad siłę, normalnie jak po anadrolu. Pan puści tego karpia! A dlaczego? No to mój! Ja go wyrwałem tamtej pani! Oddawaj rybę. Oni mi się śni. Spajson, nie! Amatorka, amatorka, amatorka. Tato? Nie sztuką jest wyrwać karpia na chwilę. Tylko prawdziwy komando z promocji potrafi ulotnić się ze zdobyczą. Ta umiejętność przychodzi naturalnie z wiekiem i nieważna jest tutaj zasobność portfela.
Po prostu seniorzy tak mają. A pomożesz? I może wpadniesz na Wigilię? Jeszcze mi życie miłe. Nie po to twoja matka się ze mną rozwodziła, żeby mnie teraz na Wigilii gościć. Ale pomóc mogę. Za mną! Żeby zwiększyć szansę, musimy się uciec do fortelu. Ty mały filuś z zawinkla, czy ochrona nie idzie, a ty, synek, dawaj olej. Tato, ale po co ty się rozbierasz? Nie ma czasu na wyjaśnienia, lej olej na łeb! No co jest? Lej! Gotowe. A teraz rozetrzyj. Ale po co? Taki duży, a nie wierzy na sucho. To prędzej się zesrasz, niż do końca za pierwszym razem zapakujesz. Naprzód! Co ty robisz? No i zostałem sierotą, przecież oni go zabiją. Ty czekaj, wraca. I to skarpiem. To skarpiem. No patrz. Ty faktycznie. Zamówiony, dostarczony. Trzymaj, młody. A te zęby to co? A to tym tak dziadek mocno trzymał i nie chciał puścić. Patrzcie tam! Ej, szefie! Co? Po ile te choineczki? A no to ten, zaraz. A ile by pan dał? No nie wiem. Dwie dychy. O kurna, no pewnie, którą dać? Dwie dychy, zakradzioną choinkę, sprzedawaną na lewo. Jak to kradziono? Ty rudy, a wry chcesz? Jaka kradziona? No to która? Pan uważa, jak da za nią paragon, to ja jestem blondyn. Nie no, paragon to musi być. No, kupię gdzie indziej, do widzenia. I bardzo ci tak dobrze, złodzieju. Zobaczymy, jak się będzie Straży Miejskiej tłumaczył. Halo, dyspozytornia! Ściągajcie na oddział proktologa! I to natychmiast! Proktolog już jest! Jak to już jest? Wigilię? Dobra, nieważne! Będziemy za dwie minuty! Aaaa! Zapłacisz mi za to, Wojtas! A kurczę, jak boli! No to tak, tego na ojom, a tego skarpiem w dupie do zabiegowego. Zaraz! A dlaczego rudego na ojom, a mnie tylko do zabiegowego? Taki stary, a nie wie, że łatwiej wyjąć śliskie niż kolczaste. Kurde, nie wiedziałem, że taki dziadek może mieć tyle siły. Ale żeby ta karpia w dupę? Uwierz mi, to jedyny sposób, żeby wynieść promocyjną rybę ze sklepu. Chodź, synek. Wprawdzie nie mam opłatka, ale też coś z wigilijnego stołu. To tak, ja dostałem 5 dych na choinkę, żeby kupić, i 3 dychy na karpia. No ja na choinkę nie mam, bo u nas sztuczna ta sama co roku, ale na rybę 5 dych dostałem, tylko że mam resztę przynieść. Ja mam się w stówie wyrobić, ale jeszcze muszę barszcz i pierogi kupić. Ech, gdybyśmy to tak mogli przechlać. Tak, ja 8 dych, Wojtas 5, Walu stówa, czyli razem mamy 8 plus 5 plus 100... 114 zeta, dobrze liczę? Nie wiem, zresztą nieważne ile mamy, jak i tak wszystko musimy wydać. A gdyby się okazało, że nie musimy wydawać? To nie musimy, stara mnie zatłucze, jak wrócę bez kasy i choinki. O karpiu nie wspomnę. A gdyby się okazało, że wrócisz z choinką, o karpiu nie wspomnę? Walu, co ty pierdzielisz? Już się pogubiłem. Do Bawary, jedziemy za Wisłę! Łazienki królewskie. Nie dość, że choinek w opór, to jeszcze karpie w bajorze pływają wielkie jak świnie. I wszystko za darmo, tylko trzeba uważać, jak się bierze. Się też dopiero w tym roku wpadłeś, Walu, na taki zajebisty pomysł, żeby przyjść do tych łazienków. No, tylko trochę lipa jest, żeby taki król na dwór musiał wychodzić się załatwić, nie? Kto tam teraz jest królem Polski? Andrzej Duda. I tak se wieczorem siedzi, gra na kompie za jodopizzę i nagle, o, muszę kupę. I zasuwa na deszcz. Ta Andrzej, wszyscy wiedzą, że Kaczyńskiego musi się słuchać. Kaczyński jest królem. A ja słyszałem, że Pan Jezus, koronacja chyba jakaś ostatnio nawet była. Akurat. Mordy, każdy ma rację. Przecież jest 3 króli, święto nawet mają. O, a my mamy choineczki. Raczej macie przejebane.
Dewastacja zieleni miejskiej i ciach! Mandacik leci po 200 od łebka do wodziki, proszę! Rychu, przecież to zabytkowy park! Dzwoń na policję, bez aresztu się nie obędzie! Panowie, spokojnie! Jakoś się spierdalamy! Za nimi! Za mną, mordy! Walu, nie uciekniemy im! Choinki nas spowalniają! Zaraz nas dogonią! Wacław, myślisz o tym samym, co ja? Tak, też jeszcze nie kupiłem drzewka. Jak chcą dać deala, to muszą wyrzucić. Walu, wypierdzielmy te choinki, inaczej nie uciekniemy! Ani mi się maszcie! Tędy! Dlaczego nie biegniemy do samochodu? Żeby zmylić pościg! Róbcie to, co ja! Do Bawary! Darmowe choineczki! Udało się! A nie, czekajcie, gówno się udało! Ja mam sztuczną w domu, wcale nie potrzebowałem prawdziwej! Karp ja muszę skołować! Spokojnie, ryju! Będzie i karp! Walu, pojebawszy, przecież zniszczy się głośniczek, jak go wrzucisz do wody. Po to właśnie jest w celofanie, żeby się nie zniszczył. Walu, ogólnie to masz zajebiste pomysły, ale dzisiaj to coś ci chyba nie pykło. No bo rozumiem, żeby człowiek się połasił na taki głośniczek, co leży na ziemi, ale ryba? To patrzcie i podziwiajcie. Bluetooth, połącz z głośniczkiem, YouTube i ciach, rolnik w Ferrari. Ona pytę chciała i wolumę na maksa. O kurwa. Biedne ryby. Rychu, dawaj! Teraz to mnie uciekną! A cholera, stres miejska, brać karpie i spieprzamy! Egzorcysta za niecałe 300. Tego to się nie spodziewałem. Egzorcysta na Netflixie. Zajebioza. Oglądamy dziś u mnie na chacie. Raczej na komisariacie Wojta z Rura. Zaraz nas złapią. Wojtas, gdzie ty jedziesz? Tam jest wilanów, a nie grochów. Wiem, musimy najpierw zgubić pościg. Cholera, ale mgła! Dziwne, tak nagle z dupy... No, najarane prawie jak w szkolnym kiblu! Nic nie widzę, muszę się zatrzymać! Zjadę na trawnik! Uf, udało się! Nie zauważyli nas przez tą parę! A, to chyba jakaś awaria! Ciekawe, co się stało! Go, go, go! Chyba ho, ho, ho! Tata? To ty jesteś świętym Mikołajem? Ruszaj, Wojtuś! Zaraz tu będzie gorąco, jak tylko para się rozwieje, zorientują się, że ktoś im buchnął kolanko z głównej magistrali! Wojtas, jedź bocznymi uliczkami, żeby nas nie zapnęli! Spokojnie, znam dobrą trasę! Przejedziemy przez metro Stokłosy! No dobra, koleżko. Już więcej się po rejonie nie pobujasz. Nie, żebym miał coś do ciebie. Po prostu mama mnie prosiła. O nie, nic z tego. Widzisz tą hennę? Zgadza się. Pamiętaj słowa matki. Zresztą nie po to cię w Lidlu wywalczyłem, żeby cię teraz wypuścić. Adrian, pospiesz się, bo babcia już jedzie. Kiedy ja tego karpia usmażę? No i o, chwila. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? To chuj mu w dziób, chuj mu w dziób. Słyszałam! Twardy zawodnik. Druga runda, cwaniaczku. Co tam się dzieje? Dobra, nie mam czasu, sama tego karpia zabiję. Już, mamusiu, już dobrze założone duszenie trójkątne z dosiadu i za kilka sekund będzie klepał w matę. Adrian, wchodzę! Jeszcze chwila, jak nic trenował MMA! Synek, co ty bredzisz? Po co ci ta pałka? Co ty wyprawiasz? Dziwny, nie trafiłem o zdech. Każda ryba w końcu zdechnie, jak się o z wody wyciągnie. Coś ty zrobił z tą kuchnią. Ech, Wigilia, człowiek na służbie musi siedzieć. A szwagier z teściem pewnie już do drugiej połówki dochodzą. Krzychu, nawet mnie nie wkurwiaj. Przez kogo tu siedzimy za karę? A co, że niby moja wina? A moja? A kto pił na służbie? No kto?
No my. No. A kto przyniósł i namówił? A kto się zgodził, a jak się skończyła, to jeszcze poleciał po piwo? Piwo to nie alkohol, zresztą nikt by się nie dowiedział, że piliśmy, gdybyś nie wjechał do metra. Ty pana tych. Chyba co roku to samo. Każdy złodziej w Wigilię przebiera się za Mikołaja dla niepoznaki. A ty Krzychu od razu złodzieje. Zakład? O flaszkę? Dzisiaj? Masz jeszcze jedną? Dlaczego ja mam wchodzić, a nie ty? Bo to był twój pomysł. Wymyśliłem, że jeden stoi na zewnątrz, a drugi podaje fanty. To dlaczego akurat nie? Jezu, Walu, mniejszy jesteś, łatwiej się zmieścisz. Dobra, niech ci będzie, tylko firuj porządnie, żeby nie było przypału. Tłocz! Jestem gotowy. A nie mówiłem? Naprzód! Malu przypał! Pały! Kości znaleźli dzieciątko w żłobie. Wszystkie mi znaki danymi. O kurwa, nie wierzę, Mikołaj! Znaczy dwa! Space on, kretynie, to my! I wie, jak się nazywa! Spójrz nas, bo mamy przypał z psiarskimi! Nie no, jasno, HWDP, zapraszam do środka! Mamo! Mamo, Mikołaj! Do nas przyszedł i to z kolegą! Kurde, co to za pasterka plus 7 stopni, 0 śniegu? Nawet człowiek nie zmarznie porządnie, żeby mógł się napić na rozgrzewkę. Przecież i tak pijemy, po co musisz zmarznąć? Bo wtedy to nie grzech. No Walu, pij szybciej, bo zwietrzeje. Czekaj, ta menda Rudy tu idzie. No kurcze, pięknie, pięknie. Nie dość, że nie stoją w kościele, tylko przed, to jeszcze wódkę w czasie mszy kleją. Nic ci do tego, szmaciarzu. O, ty, zobaczymy, co powiesz, jak twojej matce wygadam. Spróbuj tylko, Legia Warszawa. Dobra, to... spójrz, zostaw. Nie rób przypału pod kościołem, zawijamy się. No i właśnie dlatego, uczęszczając na siłownię, dobrze jest wspomagać się anabolikami. No i co? Mikołaj! A nie mówiłem, że on istnieje? To nie wierzyliście, lamusy! Ups! Ani chwili spokoju. Trzeba było skończyć studia, mam za swoje. Witajcie, dzieci! Czy byłyście grzeczne? Tak, panie Mikołaju! W takim razie prezenty. Proszę, proszę i proszę. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Wypijcie moje zdrowie, a teraz zmykajcie. Potrzebuję chwili prywatności. Dziękujemy! Wesołych świąt! Do widzenia! No nareszcie jeszcze pół minuty i byłaby lipa. Krzysiek! Trzymaj go! Ten na mnie ucieknie! Jest! Pierwsza gwiazdka, Walu! Walu, chodź zobacz! Spejson, jeszcze w Wigilii nie było, a ty już spizgany? Gdzie ty gwiazdkę widzisz? No tam! Przecież to jest latarnia. Do tego jeszcze nie świeci. No bo śnieg pada, chmury są, to jak mam coś zobaczyć? Dobra, w sumie ciemno jest. Chyba możemy zaczynać. Wszystkiego najlepszego i żeby się utargi w kasie zgadzały. Nie strasz, nie strasz. Jakby się miały utargi zgadzać, to mzdech z głodu przy takich stawkach. Nie chcę się chwalić, ale lewizny trochę odstawiam. To co? Może pójdziemy później na zaplecze, co? Nie, no jasne. No to ten, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, raz, dwa, trzy, żeby Justinek grzeczny był i tego, żeby Jessica zdrowa na świat przyszła. Ty się nie przejmuj porodem, tylko alimentami. A przy okazji vice versa, kiedy za grudzień zapłacisz? Żebyś miał taki cios w łapie, że jak szczelisz, to każdy lamus leci na glebę po pierwszej lucie. No co ty, Wojtas, no przecież mam. Aha, no to nie tylko lamus, tylko każdy, nawet największy dzik skoksowany. Walisz go w ryj, jak w boksera, nawet nie z całej pety, a frajerowi od razu zamyka się licznik. Kurde... Dzięki, Wojtas. A ja życzę, żeby nas wprowadzone fury dojebali taką akcyzę, że nikt już nie sprowadzi starej bawarki i szerszeń zostanie jedynym sportowym wózkiem na rejonie. No, Justinek, duży rośnij, żebyś mógł kiedyś wklepać staremu. A teraz zapraszamy wszystkich na przysłowiowy barszczyk. Nie za dobry ten barszcz. Z torebki czy co? No z torebki, pewnie, że z torebki. A z czego ma być za 15 zeta za wiasto do soby? Cicha! Cicho, Wojtas. Nie cicho, tylko cicha. Cicho, debilu, ktoś wali do drzwi. Piarskie? Albo jeszcze gorzej, sanepid. No to leżymy przez ten zeszłoroczny barszczyk.
Hau, hu, huj! Tego... Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Halo? No co jest? Gdzie są wszyscy? No niby trochę zapiłem. Ale żeby mnie się aż dni pomieszały? Co? To już? Przecież Mikołaj miał być na 19. O cholera, pardon, zegarek tył do przodu założyłem. Dla Wojtusia, farba, dziękuję, no i panienka Jowita. Znacie jakąś Jowitę? Solaris, to chyba o ciebie chodzi. A, no tak, faktycha, dawno nie używałam imiona. Panienka podobno taka kościelna, to proszę, Krzyżacki. Mhm, dzięks. No i na koniec, Adrian. O, to ja, już myślałem, że Mikołaj zapomniał. No i że taki duży jesteś, to dostaniesz dużo Krzyżaczków. O kurna, dziękuję, skąd Mikołaj wiedział? No, i następna fuszka odwalona. Dobra, ja spierdalam, bo inne dzieci czekają. Cześć. No nie popisał się Mikołaj. Prezenty to chyba z jakiegoś remontu klientowi podwędził. No i zajebiście. Jak się wam nie podobają, to dajcie dam staremu. To jeszcze jakiemuś frajerowi, co mu zlecił remoncik wcieśnie. Spejsion, co ty bradzisz? Przecież ten Mikołaj to był twój stary. Walu, weź i zmień nachy. Tak przysrałeś. Przecież mój stary nie ma takiej brody. Widzisz, Justynek, Mikołajów zawiódł, raz leci. To masz od ojca. Coś lepszego. Ej, no ostrożnie z tym procykiem, co? O cholera, tym razem to na pewno sanepid. Sewus? Sanepid? Nie, Rudy. Czego tu? A może trochę grzeczniej święta, co? Na Wigilię przyszedłem. Wypacz, Baru, po pierwsze impreza zamknięta, do tego płatna, po drugie nie ma miejsc. Tak? Zmienisz zdanie, jak zobaczysz, jakie prezenty wszystkim przyniosłem. Ej, Rudy, no co ty? Nie, no nie wierzę. Ty, ale to bez akcyzy jest. Skąd to masz? Skąd mam, stąd mam. Zresztą akcyzy nie będę pił, tylko wódę. Tak, będziesz pił. A co? Że trochę rudy jestem, to już raz w roku w Wigilię nie mogę się napić? Puszczacie mnie czy nie, bo idę gdzie indziej. Nie no, w sumie jedno miejsce dla nieproszonego gościa tradycyjnie jest. 15 zeta za wjazd i wbijasz. Ty, tylko ani słowa szefowi, że wódę przyniosłeś, bo mijają urwy, jak się dowie, że nie z baru sprzedaje. No to ten, ja muszę do klopa nazwać. Powariowali z tym postem. Kebab nie, bo mięso. Pizzy też nie, bo mięso. Wegetariańską to nie chcę w dupę wsadzą przecież. W ogóle mięsa nie, bo mięso. Od kawałka kiełbaski jeszcze nikt podobno nie umarł, kurwa, nazwać. Zwyczajna. Moja ulubiona. No, to teraz będziecie mieli Wigilię, kurczę. Halo? Straż Miejska? Chciałem zgłosić sprzedaż alkoholu bez akcyzy w klubie Speluno. Dopiero za pół godziny, bo Wigilia? No dobra, poczekam. Tylko szybko, bo wszystko wypiją. Do widzenia. Wesołych świąt, bandzioły. O ty kurwa, raz, dwa, trzy. To tak to wykombinował. Kiedy dzwonił? No ile? 2 minuty temu. To mamy jeszcze trochę czasu. Jadłeś kiełbasę? To co? Na długą nóżkę? Zgoda. Ale tym razem pijemy bez popity. A czemu? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Walisz.
Jebaniutki, ile on wypił? Tylko ten jeden kieliszek. Niezwyczajny. I wszyscy razem Polonia Warszawa! Zeo, zeo, Legia w dupę dostała, ale my wygraliśmy, bo Gane na wyjeździe było. Szał! Już szał! Straż miejska podjechała! Ewakuacja tylnymi drzwiami! Raz, raz, raz! Halo! Nie śpimy! Polonia Warszawa! Do kogo należy ten alkohol bez akcyzy? O, ty złodzieju! Oddawaj moją wódkę! HWDP Straży Miejskiej! Niezły kozak z tego rudego, jak popije. Szkoda tylko, że za Polonią jest. O, ty widziałeś, Mariusz? No i doigrałeś się, idzie z nami. Dupy mnie pocałujcie, pajace! Puść mnie! Dzwonię do prokuratury! Ja pierdolę! O cholera! Przeklnąłem. No nic. Aresztujcie mnie. Uff, blisko było. Dobra, zapraszam wszystkich do środeczka. Kolejka na koszt rudego. Popijaku zgubił portfel. Krzysztof Pipa, zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, który właśnie dobiega końca. No właśnie, bo jak mam, ja w tej sprawie, bo jak mam dalej towar rozwozić, to chyba musimy umowę o pracę już podpisać na stałe, tak? Umowę o pracę, bo zabijesz, herbatą się zaleję. Właśnie, może jeszcze co, może najniższą krajową mam ci co miesiąc bulić? No, bardzo bym chciał. Kurwa, bym chciał. To powiedz mi, Pipek, jaki ja miałbym w tym biznes, jak ja następnego łosia na okres próbny bez umowy za grosze mogę wziąć? No... Zaufany pracownik. Ech, jakbyś jeszcze paliwa nie spuszczał ze służbowej fury dla siebie, to może i bym się nabrał. Takie numery na monitorowanym parkingu odstawiać, to naprawdę trzeba się nazywać Pipa. Żegnam. Kurna, nie mogliśmy się w speluno omówić jak kulturalni ludzie i w cieple posiedzieć. Zaraz mi jajca odmarzną. I takich nie używasz. Nie mogliśmy, bo w speluno, do speluno nie można wnosić własnego alkoholu. A widzisz tu jakiś własny alkohol? Spokojnie, Walu, otwórz prezent. O kurde, ale jak? Skąd? Od Mikołaja, kurna. Wojtas, ty też otwórz. O kurczę, nie wierzę! Skąd Mikołaj wiedział, co chciałem dostać? Pewnie kupował jak dla siebie. Ciekawe, co przyniósł dla mnie. Kurde, w liście pisałem, że chcę odżywkę białkową i czeską metę. No ale napój też ujdzie. Zwycięstwo! A tak na serio, to skąd miałeś kasę na takie trafione upominki? Stara mi dała, żebym choinkę kupił, to miałem, nie? No spoko, a choinka? Skołuję się jakoś. Dobra, lecimy z tematem. A jak? Monitoring kondon zainstalował, że też ja tego nie przewidziałem. Ale tym razem to ja będę cwańszy. Kto zadziera z Krzychem Pipą, ten ma oponę przebitą. Podłogę gnietę! La. Walu, śpiewaj ze mną! Zaciągam się bytem! Marga, co ty? To nie ten tekst! Zaciągam się fletem! No dobra, to Spacer, śpiewaj! Zaciągam się w tym! Nie, ja nie mam nastroju! Ju, no tą choinkę miałem skołować, a przychlałem kasy jak zwykle! Jutro Wigilia, tu taki przypał! A w podłogę gniete! Powodnicy do oporu! Cze! Ej, Wojtas, widziałeś? Zaciągam się betem, co? Choineczka!
Za nią! Kujneczko, zatrzymaj się, kurwa! Przepraszam, że tak przyklinam w święta, ale raz, że się najebałem, a dwa, że zaraz się wypierdolę, jak będziemy tak zapierdalać! No to wpadłem. Pewnie chce mnie skroić. Przecież jak mnie taki King Kong uderzy, to zabije na miejscu. Co tu robić, co tu robić? Trudno, nie ma wyjścia. Chwila, zara, powoli, co to jest? Panowie, ratujcie! Czy to nie jest ten artysta ze zgłoszenia, co koła przebijał? No, ten sam! Identyka jak z filmiku na monitoringu! No to zapraszamy na dołek! Chujneczku, co ty najlepszego narobiłaś? Przecież HWDP i JP na 100%! Panowie, wypuśćcie mnie, ja wszystko wyjaśnię. Cisza! Bo pałą przyłożę. Chyba, że chcesz, to drzyj się dalej. Dobra, dobra, przepraszam. Tak myślałem. A teraz pan młody tutaj. O cholera, skąd komendant to ma? Powiedzmy, że dostałem w prezencie. Zresztą było pilnować. Panie komendancie, tylko ostrożnie. Oj, młody, młody, gadasz jak twoja matka, jak ją wczoraj odwiedziłem. Ja jej na to spokojnie nieodbezpieczony. Mogę się nim bawić choćby i całą noc. Puu, kurwa, puu. Na, puu. Uff, miałem farta! Z ust mi to wyjęłaś, chojneczko! O! Na dzieciątko psem! Na dzieciątko psem! No, a teraz Legia Warszawa! A wiem, zamknij się, święta są! Co, co? No dobra, to można już prezenty? Teraz można. No nareszcie, bo już myślałem, że do Sylwestra będziemy czekać. Co my tu mamy? Tato! Naprawdę? Dla mnie? No, co to może być? Hehe, no. Wódka, co ja mówiłam, że święta nie ma picia? Ale to nie ja, to święty Mikołaj. Teraz nie wypada nie wypić, bo grzech będzie. No, grzech, grzech. Mama! Dla mnie? A, dziękuję. Proszę podziękować Mikołajowi. Co to może być? O, Grażynka, od tej strony cię nie znałem. No, mówiłaś, mamo, że cię plery bolą. To napisałem do Mikołaju i przyniósł przyrząd do masażu. Zara, albo mi się wydaje, albo ta choinka się na nas patrzy. Już pijany? No gdzie pijany, to na pasterkę będzie. Sama zobacz. O, ty gdzie? To się ktoś pospieszył z wywaleniem choinki. Pewnie prawosławny. Skurwa Trzaskowski! Przeklęta zołza. Człowiek myśli, wigilia, post, mięsa nie wolno, to wreszcie tych pieprzonych, mielonych, pierdzonych przynajmniej raz nie będzie. Jakiś ja byłem naiwny. Z ryby mielone uformowała. Jeszcze nie zjadłem, a już na sam widok mnie wzdyma. Mówiłem? Na niebie pierwsza gwiazdka. A na majtkach pierwsza draska. Tato, mama woła na opłatek. Ojej, co to, tak szambo ktoś wybiera? W Wigilię? Szambo! Szambo przy tym to pachnidło! Teraz tam siedzi się, wiesz, śmierdzielu jeden! Oj, Halinka, no ale to naprawdę z dworu! Wchodź, Patryczek, wchodź do mieszkania, bo za nami przyleci. Nie mają kiedy wybierać. Wow.
wam wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, tam pomyślności i tobie tato tak samo, remontów, dużo awarii, bo wtedy robota jest, no i tego, i lecę, bo się z ziomeczkami umówiłem po Wigilii. Już leć, już się umówiła, kto karpia zje? O ziemniak wrócę, mało, przecież zresztą najlepszy jest na zimno, nie? O, wygląda na to, że zostaliśmy sami. To może by tak tętego z okazji świąt do sypialni, bo Grażynka, tak ładnie wyglądasz. Znowu piłeś? Oj, piłem, piłem. No piłem, no. Chodź. No i opłaciło się. Babka na Wigilię przyjechała do nas. Na prezent jej kapcie w biedrze kupiłem za 8 zeta pod koinkę, nie? Otwieram prezent od niej, a tam w kopercie 200. Kurwa, przebitka na inwestycji 1000000%. Od razu towaru za wszystko nakupiłem i słabo jest? Słabo nie jest. Dobra, Wojtas, nie gadaj, tylko trzymaj twoja kolej. Tam 200 zł od babki. U mnie to prawdziwy święty Mikołaj był, bo skarpety w renifery dostałem. Tylko kurna, jak on wszedł pod choinkę, jak my komina nie mamy? Może jakoś wentylacją od kibla, czy jak? Spejson, nie gadaj, że wierzysz w Mikołaja. Oczywiście, że jest. Tak samo jak pały. O cholera, pały. Spieprzamy? Nie, czyj, bo to znaczy, że coś mamy na sumieniu. Jak tu nie idą, to znaczy, że fifki nie widzieli. Siedzimy. Co, nie można se w parku posiedzieć na ławce? Zimą? W nocy? Aresztujemy? Innym razem. Dzisiaj akcja Mikołaj. Kurna, co roku to samo. Ja nie wiem, co te barany se myślą, że jak sztuczną brodę jeden z drugim doklei i czerwony fartuch założy, to są tacy cwani. Jeszcze bardziej się w oczy rzucają. Statystyki mówią jasno. 97% Mikołaji to złodzieje w przebraniu, a w worach mają skradzione fanty. Panowie, błagam, jakoś się dogadamy w końcu Wigilia. O, rower wam dam. Portfel było wziąć na akcję, albo przynajmniej kartę do bankomatu, to już się dogadywali. Luz gruby, może następny będzie przezorniejszy. Pojechali. Skąd wiesz? Nie wiem. Mordy, mordy! O jakby tak znaleźć, gdzie święty Mikołaj mieszka i wbić do niego na chatę. Tak, na chatę. Przecież on mieszka w Laponii. W Japonii. I taki kawał by leciał ze skarpetami na grochowie, ma kwadrat, ziomeczek prawilny. Na bank. Za mną szukać Mikołaja! I co? Mówiłem, że mieszka? No. Tylko dlaczego się nie rusza? Może zdech. Albo sra. Halo, panie Mikołaju! Przyszły dzieci! Poruszył się! Kurde, se pierdliknę w tym roku prezent na gwiazdkę, że na Wielkanoc dopiero wytrzeźwieje na razie. O kurna, jestem w raju. No dobra, Pawełku, czy byłeś grzeczny w tym roku, kurwa lewa, czy... Kurwa, pewnie, panie Mikołaju, no to w takim razie ta buteleczka będzie dla ciebie. I jeszcze ta, i ta, i ta, i ta z grzeweczka. I chuj mi w dupę, raca ślugów też się należy na razie. I na drugą nóżkę. Goni nas! Nie wiem! Boję się odwrócić! Mordy, zaczekajcie! Spokojnie bym mu dał radę! Temu Mikołaju! Poza tym muszę się do czegoś przyznać! Nie mogę tak daleko zapierdalać! Kilka razy opuściłem dzień nóg! Nabiegnij na rękach! Wtedy wam ucieknę! No ale dobra! Będę biegł truchcikiem! Na mordę, jak Rokko! Patrzcie tam! Co jest, kurwa, nazwa ci? Mikołaj! Teraz się policzymy! Ty Wojtas do ataku!
ptaku! Jest Mikołaj! Gruby, dawaj Mikołaja! Ej, zaraz, chwila, ale ci co jest? Policja, nie ruszać się na ziemię, jesteś aresztowany! O nie! Kto podnosi rękę na świętego, temu ta ręka odpadnie! Albo obskoczy w pierdol, chłara na ci! Mordy, bierzemy prezenty i spierdalamy! Zwycięstwo! Najlepszy Mikołaj w życiu! Dawaj! Był kiedyś taki film, czy... Chła, kurna! Słyszeliście? Co to było? O kurczę! Halinka! Patryczek! Wszystko gra?